końcu w Stumble Guys mogę wam pokazać nowe skiny Gargamela. Dodatkowo w tym filmie pokażę wam nową emotkę specjalną. Jest to emotka tak bardzo OP, że prawdopodobnie zostanie usunięta. Ale to nie wszystko. Prosiliście mnie, żebym zebrał ekipę najmłodszych, najlepszych graczy Stumble Guys w Polsce. I tak się okazuje, że wśród moich widzów jest właśnie ekipa 5- czy 6-latków, którzy na 100% grają lepiej ode mnie. Na przykład na nowej zjeżdżalni wodnej, kiedy nie robiłem żadnego fejla, to oni i tak mnie wyprzedzali. Czy na mapie Monopoly nawet nie mogłem przejść przez lasery, bo oczywiście musieli zrobić super puncha. Obejrzyj to do końca, bo tak świeżego odcinka dawno nie było. A jeżeli grasz w Stumble Guys, to w sklepie wpisuj kod Abra raz na tydzień. A ja wybiorę 5 ników, którym wręczę po 100 Monopoly pieniążków. I widzowie, tak wygląda nowa emotka specjalna. Jest to rzucanie piorunów Mr. Beasta. To jest ciekawe, że to jest jeszcze przy współpracy z Mr. Beastem. I popatrzcie, podnosisz ręce, ładujesz ten prąd i nagle rzucasz taką kulę, która ma mniej więcej działać tak jak emotka banana. Tylko co akurat jest ciekawe, nikt nie powiedział, czy to ma działać na jednego gracza, że jedna postać się przewraca, czy być może wszystkie w okręgu tych piorunów. Bo przyjrzyjcie się sami, to jest naprawdę dość duży obszar, no nie? Serio, tutaj widać, że to mogłoby być na przykład 3 graczy, czy nawet 5. Więc jeżeli biegniesz sobie i oni są przed tobą i nawet 5 osób mógłbyś wywalić, to jest najbardziej OP rzecz, jaką widziałem w całym Stumble Guys. Widzowie, na samym początku chciałbym wam to pokazać. Mamy tutaj w grze już skiny Gargamela i wygląda to absolutnie genialne. Popatrzcie, Gargamel Smurf. Jest to najlepszy skin, jaki widziałem do tej pory w Stumble Guys i ma super detale, jak na przykład te brwi, czy chociażby te włosy, uszy. No czegoś takiego jeszcze w Stumble Guys nie było i nie mówcie, że było. A dodatkowo jest Double Villain Smurf, czyli słuchajcie, gość, który jest w kotle i jeszcze ma, słuchajcie, kocura klakiera. No ten kot wygląda tragicznie, ja nie wiem dlaczego tak wygląda. Znaczy, fajnie, że jest, ale naprawdę dało mu się zrobić trochę lepiej całą tą twarz, bo popatrzcie, no serio dziwnie to wygląda. I to może być najniższy skin w grze. No i dobra, stwierdziłem, że sprawdzimy to na Icy Heights, bo on, ej, nie. Najniższy to, słuchajcie, on nie jest, ale serio i tak jest ciekawy, słuchajcie. W ogóle to jest jako pojazd, cały ten jego, słuchajcie, kocioł, bo kiedy on podskakuje, no to znika, tak jak w wypadku na przykład Mr. Beasta na Lamborghini. Tak czy inaczej, skin jest absurdalnie dobry. To jest najładniejszy i najciekawszy skin w całym Stumble Guys, dlatego przetestujemy go przeciwko Kidosom. Natomiast pokażę wam jeszcze w całej okazałości, słuchajcie, tego drugiego Gargamela, bo on wygląda w ten sposób. Nie jest najmniejszy, ale też nie jest jakiś super wysoki, prawda? W samej grze nie pokazywałem wam też tej ćmy. Super, słuchajcie, wygląda ta ćma. Jestem naprawdę pod sporym wrażeniem, jak zadbali tutaj twórcy gry o detale. Pokazywałem wam samo zdjęcie tego skina, ale tutaj mamy normalnie otwór gębowy, słuchajcie. Mamy super fajne pazury. Sam w ogóle skin jest gigantyczny, więc ja nie wiem, czy on się zmieści pomiędzy blokami na blokdaszu, ale wygląda dobrze. Te czułki na przykład wyglądają w ogóle jak pół drzewa. Jakby złączyć je w całość, to by było jedno ładne jesienne drzewo, prawda? I w ogóle ona tutaj też ma ręce. Fuu. I jeżeli, słuchajcie, pojedynkujemy się z dzieciakami, to sprawdźmy się na nowej mapie. Ja bym wybrał 3 razy tą nową mapę The Other Side, no bo wiecie, ja na niej grałem z moją dziewczyną Julii i już cokolwiek ogarniam. Natomiast oni, mimo że są dużo młodsi, to są lepszymi graczami ode mnie, ale tej mapy nie znają. No i dobra, widzowie, mamy nową mapę. Jestem naprawdę ciekaw, czy faktycznie pójdzie mi tutaj lepiej, dlatego że tak jak już na pewno wiecie, no, skillowo będę gorszy od tych dzieciaków, ale ja przynajmniej znam tą mapę. Oni grają tutaj, nie wiem czy pierwszy raz, ale pewnie jeden z pierwszych razów. W ogóle tutaj skin Gargamela uciekł. Oj nie! Ej, już mnie raz tutaj rozjechało. Mam wrażenie, że ten skin Gargamela nie oddaje, jeżeli chodzi, słuchajcie, o tutaj skilla, bo on po prostu się porusza dość wolno. Są tutaj, słuchajcie, ziomeczki z nami. Trzeba na nich tylko uważać. Widzicie, Kidosek 2017. No co to jest za nick, chłopie? Ty, ja w ogóle 3 życia mi tylko zostały. No teraz, o, tutaj jest gość, co ma nick pro Kidosek i na przykład nie ma jeszcze skina żadnego. No to ładnie, słuchajcie, naprawdę całkiem ciekawie. Dobra, tutaj trampoliniarz, więc oczywiście uważamy. Parówka 2017. No nie gadajcie, że on się urodził w 2017 roku. Ej, w sumie to jest giga możliwe, bo oni mieli mieć po 5-6 lat. O nie, no nie gadaj, że taka osoba ze mną wygra.
wygra. No słuchajcie, gość ma 6 lat i ma ze mną wygrać. No nie ma szans, nie. Ja tutaj się, słuchajcie, skupiam, siedzę sobie tutaj tym Gargamelem, no nie? Lecę sobie tutaj, okej, 6 osób już odpadło. Oczywiście to jest ćwierćfinał, no to tutaj dużo im nie grozi, prawda, czy mi? Ale potem już, słuchajcie, może być trochę ciężej. Tutaj jest w ogóle śmieciarka, która wyrzuca, słuchajcie, te itemy, więc trzeba uważać, bo one oczywiście potem mogą nam mocno przeszkadzać. Dobra, lecę sobie tutaj. Okej, 14 osób, słuchajcie, już odpadło. Pytanie, czy tutaj w ogóle chłopaki podpadali, bo tego szczerze nie wiem, ale przechodzimy ćwierćfinał. Okej, patrzę. Jeden z nich odpadł, czy nawet dwóch z nich odpadł. Nie, jeden tylko z nich odpadł. No to szczerze mówiąc, moje szanse tutaj rosną. Jeżeli teraz parówka na przykład odpadnie, bo widziałem, że parówka, a nie, tutaj Prokidosek też został. Kurczę, i parówka, i Prokidosek. No dobra, to jeżeli któryś z nich, słuchajcie, odpadnie, to będzie super. Nie, no jest jeszcze i Prokidosek, i Kidosek 2017, i parówka? Kurde, no to ktokolwiek z nich odpadł. No, ja tutaj na Discordzie dostałem informację od jednego, że gość odpadł jako 14. Nie wiem tylko, ilu ich tutaj gra, od tych chyba miało być 5, słuchajcie, tych dzieciaków, no nie? Dobra, Prokidosek i Kidosek, trzeba na nich uważać. Pum! Został przeze mnie tutaj pacjent. Oj, on też ma tutaj emotki, oho. Ja ogólnie się z nimi umawiałem, że my możemy się jak najbardziej emotkować, no nie? Więc pum! Oj, dobra, dobra, trzeba uważać, słuchajcie, trzeba uważać, bo wiecie, ja tutaj może ich kogoś uderzę tą pięścią, no nie? Ale oni potem mogą mi zrobić, słuchajcie, super puncha, no nie! I przez własną głupotę, widzicie? Teraz, słuchajcie, zginąłem, no nie? Bo chciałem go właśnie zaemotkować, ale to było bezsensowne, słuchajcie. Dobra, lecimy. Tutaj są kurczaki, które oczywiście przeszkadzają, ale ja bym chciał tego Prokidoska, słuchajcie, zaraz tam przeatakować, żeby on, słuchajcie, odpadł, bo wtedy będę miał większe szanse w finale. Dobra, słuchajcie, dwa życia już straciłem i to tylko dlatego, że ja się skupiam, żeby ich jednak tutaj uderzać, no nie? Gdyby nie to, to byłoby, słuchajcie, dużo, ale to dużo lepiej. Dobra, on mnie tutaj, słuchajcie, uderzył. Ja sobie wjeżdżam tutaj ładnie, pięknie. Teraz sobie przeskoczę tutaj na tego blokdasza. Teraz sobie przeskoczę tutaj. Dobra, teraz sobie tu przeskoczę. Okej, 5 osób, słuchajcie, odpadło, więc nie jest wcale aż tak źle. Dobra, lecę tutaj. Okej, i mamy wielki finał, ale nie wydaje mi się, aby ktokolwiek z nich odpadł. No zobaczmy, słuchajcie, na pewno widziałem, że jakiś Kidosek został i on może ze mną to na lajcie, słuchajcie, wygrać. Jest tutaj Prokidosek. Okej, czyli paruwa odpadł. Dobra, został tylko jeden, słuchajcie, tutaj dzieciak do rozklepania, więc oj, coś go uderzyło, ale mnie też, słuchajcie. Dobra, 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 dobra. Tutaj trzeba uważać. Okej, żeby samemu nie być rozklepanym. Ojojoj, no i mnie rozklepało. Dobra, pytanie, czy ja powinienem w ogóle, słuchajcie, go atakować, czy raczej powinienem skupić się tutaj tylko i wyłącznie na sobie. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, nie wiem, bo obawiam się, że jeżeli ja się skupię na nich, to potem będzie taka sytuacja, w której a, no właśnie, będzie zjadała mnie ta śmieciarka i to będzie, słuchajcie, już totalny przypał, no nie? Dobra, pum! Jest tutaj Prokidosek, ale on... Ja nie mogę go trafić, słuchajcie, ja jakoś totalnie nie mogę tego zrobić, dlatego, że po prostu za dużo tu się dzieje, no nie? Ewidentnie, słuchajcie, tu się dzieje po prostu za dużo. Dobra, stoję sobie w bezpiecznym miejscu, tu mnie uderzyło, ale spoko, tutaj sobie wejdę na ten samochodzik. Jedna osoba, słuchajcie, nam odpadła, ale to nie jest Prokidosek, to nie jest on, dobra? Pum! No kurczę, jak on to przeżywa, słuchajcie, serio, jak on to przeżywa, że ja nie mogę mu nic zrobić, autentycznie. Dobra, dwie osoby, słuchajcie, już odpadły. Dobra, lecę sobie tutaj, okej, okej, teraz tak, przeskoczymy nad tym, trzy osoby, słuchajcie, odpadły, ale dalej jest, słuchajcie, jeden dzieciak, no nie? Dalej on tu jest, dobra, pum! Okej, uderzyłem go, tylko że, czy to da, słuchajcie, jakikolwiek efekt? Nie, bo słuchajcie, zginąłem, ale tutaj był rekin, widzieliście to? Ale jazda, że tutaj był ten rekin. Dobra, dawaj, wyskoczmy na tym, słuchajcie. Pytanie, czy on jeszcze żyje, czy on jeszcze, słuchajcie, no jest ten Prokidosek, no kurde bele. Hopie, weź ty odpadnij może w końcu, co? Weź ty sobie tutaj, weź odpadnij i będzie wtedy dużo dla mnie lepiej. Okej, tutaj jest ten samochód, który tak przewozi te rzeczy. Oj, biedroneczki, słuchajcie, czerwone. Niedobrze, słuchajcie, ten Gargamel ma naprawdę lipę z tymi biedronkami, powiem szczerze. No ale dobra, jeszcze żyjemy i on też jeszcze żyje. Rozumiecie, że chłop gra pierwszy raz w życiu, w swoim życiu, słuchajcie, tą nową grę, a i tak chyba będzie lepszy ode mnie. No to jest nieprawdopodobne moim zdaniem, naprawdę nieprawdopodobne. Dobra, tutaj sobie tak przeskoczę. Okej, tutaj są te złe śmieciarki, więc lecę sobie tutaj na bok, tutaj sobie polecę w ten bok. Tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego. Oj, zostałem ciapnięty, no nie! I zostaje mi, słuchajcie, teraz tylko i wyłącznie jedno życie. Pytanie, ile Kidoskowi, słuchajcie, zostaje teraz żyć? Dobra, pum! No nie, znowu, słuchajcie, nie udało mi się go, słuchajcie, tutaj rozklepać. Dobra, wchodzimy razem do tunelu. Dobra, tutaj, słuchajcie, robimy tak. Tutaj bym poszedł na to. Okej, tutaj, słuchajcie, jeszcze ten rekin. Spoko, 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 spoko. Dobra, tu jest tunel. Dobra, wpadłem do tunelu, więc też jest całkiem git. Nie, nie, pociągnęło mnie. No i chyba to przegrywam w tym momencie. Gość grał pierwszy raz w życiu, a i tak był lepszy ode mnie. Dobra, teraz zróbmy coś bardziej przyziemnego. Zobaczę, słuchajcie, czy oni wygrają ze mną na Treasure Island, gdzie ja się czuję naprawdę dobrze. Wziąłem tutaj dodatkowo, słuchajcie, ten skin Ćmy, bo on wygląda naprawdę, słuchajcie,
rewelacyjnie moim zdaniem, serio. Jeden w ogóle z ciekawszych skinów w całym Stumble Guys, bo tak, on może nie być jakiś najładniejszy, jeżeli chodzi o design, ale po prostu jest ciekawy. To, że on na przykład, słuchajcie, tą szczękę, no nie, ma na górze, znaczy szczękę, buzię, serio, że on ma te zęby na górze, to jest nieprawdopodobne. To, że on ma tutaj tą trupią czaszkę, ciekawie to wygląda, a jako, że to jest moja mapa, no to liczę na to, że uda mi się, słuchajcie, tutaj wygrać. Oczywiście, ja będę się robił tutaj na niewidzialność, żeby oni nie wiedzieli, gdzie ja jestem. I póki co, słuchajcie, faktycznie siedzę na pierwszej lokacie, więc powinno, słuchajcie, być całkiem udanie, ale zaraz pójdę, słuchajcie, też na inne biomy, bo tutaj już się za duży ścisk robi, widzicie, kidosek, ten parówka wbili i już naprawdę się robi tutaj, słuchajcie, nieciekawie, więc polecę sobie teraz na bombardment. Ja na bombardmencie chodzę zdecydowanie najrzadziej, oj, ale teraz, słuchajcie, tu jest złoty pieniążek i mam go, no to teraz nie, no panowie, akurat może jesteście dobrymi tutaj kidosami w Stumble Guys, ale na pewno na tej mapie nie macie z Aberalele szans. Nie wierzę w to, serio, żeby oni tutaj ze mną wygrali, bo ja naprawdę na akurat tej Treasure Island się dobrze czuję i przyznam szczerze, celowo ją wybrałem, żeby chociaż jedną grę wygrać. To jest trzeci odcinek, gdzie gram, słuchajcie, z top graczami Polski w młodym wieku i ani jednej rundy chyba z nimi nie wygrałem, no nie? Czy coś w tym stylu. Więc odpaliłem to, żeby teraz przekonać się, że chociaż jedną mapę dostanę. Jedną! Dobra, pójdźmy, słuchajcie, teraz może na Icy Heights, dlatego, że tutaj widzę też bardzo dużo, słuchajcie, dobrych rzeczy, no nie? Naprawdę bardzo, bardzo dużo. O nie, ktoś tam, słuchajcie, wleciał do góry. Nie gadaj, że on nam wszystko teraz zabrał, czy mi się tylko wydaje. Nie, tu jest bardzo dużo, słuchajcie, bardzo dużo pieniążków, widzicie? Z 8 pieniążków teraz dostałem. W ogóle, no, nie chcę mówić, że lecę po rekord, bo to, słuchajcie, rekordem nie będzie, ale naprawdę mocno nam idzie, słuchajcie. Mamy 65, 66 w tym momencie. Dobijemy, słuchajcie, do 80. No raczej, słuchajcie, nie, ale za to tutaj kolejne, słuchajcie, zbieram. 70, słuchajcie, mamy. No to i tak przynajmniej jedną wygrywam, ale tarapaty to zaczną się dopiero teraz. Bo wybrałem także nową mapę, słuchajcie. Super Water Park. No nie można powiedzieć, że jest to stara mapa, no nie? I zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Oni na pewno na niej grali już kilka razy. Ja też. Ja dużo całkiem na becie muszę przyznać, że tutaj grałem, no nie? Bo razem z Juli testowaliśmy różne czasy i tak dalej, no ale oni już w tym momencie są, słuchajcie, przede mną. No wow. Nie, no to jeżeli, słuchajcie, oni już na takim etapie są przede mną, to zapowiada się, słuchajcie, naprawdę grubo. Dobra, tutaj, słuchajcie, bym poleciał tak. Poleciałbym, słuchajcie, tak. Dobra. Nadgoniłem, słuchajcie, nadgoniłem, wyprzedziłem część z nich, ale jednego się nie udało. Jeden i tak, słuchajcie, jest dużo przed nami. O! Bomba go wywaliła. Oni są lepsi, słuchajcie, skillowo. Ja to widzę. Ale i tak jakimś dziwnym, słuchajcie, trafem udało nam się tutaj przeżyć. I w takim razie ja lecę tędy. Ej, jeżeli to mi się uda też wygrać, to będę, słuchajcie, naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony, słuchajcie. A to się uda wygrać. Ej, to się naprawdę z nimi uda wygrać. Let's go. Będę miał drugą mapeczkę. No chyba, że teraz jakoś strasznie sfejluję. Dobra, może zrobię się na niewidzialną. Nie! Ale jak oni mnie tak wyprzedzili? Ja, ale w jaki sposób? No skąd oni mają takie turbo doładowanie? Nawet nie, że jeden mnie wyprzedził, ale dwóch mnie wyprzedziło. Jak to jest możliwe, widzowie? Dobra, nie rozumiem, słuchajcie. Nie rozumiem tego fest, no bo przecież my jechaliśmy na jednym wózku. Dobra, jednego, słuchajcie, udało mi się wyprzedzić. No nie, no nie, będę dopiero trzeci? O kurde, oni są naprawdę nieźli. Zauważcie, że ja miałem przewagę nad nimi kilka sekund, a oni tak mnie wyprzedzili. I widzowie, ja nie dam za wygraną. Specjalnie na finał wziąłem The Other Side, żeby teraz go nie uderzać. Żadnego z nich, ani prokidoska, ani parówki, słuchajcie, ani kidoska 2017. Tylko żeby się tutaj skupić. Jak się skupię, to liczę na to, że, słuchajcie, uda nam się wygrać, no nie? A widzę, że on tutaj podchodzi, żeby emotkować. Ale ja mówię, mnie nie interesuje teraz emotkowanie, mordo. Mnie teraz interesuje to, żebym ja dbał o swój własny interes. Aj, chciałem go jednak tutaj uderzyć. Wiecie, jak już będzie jakaś dobra sytuacja, to ja nie będę się, słuchajcie, wahał i będę go tutaj normalnie uderzał. Jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego. Jest tutaj ich trzech, a było, słuchajcie, ich więcej. Dobra, trzeba uważać. O, zablokowałem jednego i... rozjechało go, ale ja też dałem się rozjechać. No niestety, słuchajcie, najgorzej. Dobra, to lecimy sobie teraz boczkiem. Posiedzimy sobie tutaj ładnie, pięknie. Tutaj sobie wlecimy na trampoliniarza Jana. Tutaj sobie wlecimy na to. Tutaj sobie wskoczymy na to. Dobra, tutaj tak. Okej. Okay. Dwie osoby w ogóle nam odpadły. Dobra, dobra. O nie, 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 nie. Dobra, żyjemy. To, słuchajcie, najważniejsze. Dobra, tutaj trampoliniarz Jan musi być oczywiście, słuchajcie, grany. Teraz z tego na to tutaj musi być przeskoczone. Dobra, jest git, słuchajcie. Cztery osoby odpadły, więc jeszcze cztery, słuchajcie,
słuchajcie, zostały, a spróbowaliśmy się tutaj zamotkować, ale to nie jest, słuchajcie, takie łatwe, kiedy to wszystko tak strasznie, ale to strasznie szybko leci, no nie? Dobra, tutaj trzeba uważać, tutaj, słuchajcie, trampoliniarz, tutaj na kolejnego trampoliniarza, tutaj, słuchajcie, na kolejnego trampoliniarza, patrzcie, w ogóle gdzie ja teraz jestem, słuchajcie? Dobra, aż się cofnę, wyleciałem, słuchajcie, poza mapę i zostały, słuchajcie, teraz tylko dwie osoby poza mną i to są właśnie, słuchajcie, te dzieciaki, to nie są boty, gdyby ktoś myślał, no nie? Absolutnie nie. Oj! Z własnej głupoty, słuchajcie, teraz odpadłem. No to było straszne, słuchajcie, to było akurat straszne. Dobra, pum! Ajajajajaj, dobra. Pytanie, słuchajcie, ile oni mają żyć, dlatego że ja mam jeszcze, słuchajcie, 3 życia, to wcale nie jest aż tak źle, słuchajcie. Dobra, bardzo dużo tutaj tej policji, trzeba uważać, trzeba, słuchajcie, to przeskakiwać. Teraz, słuchajcie, bardzo dużo tych śmieciarek. Aha, okej, okay, no to tak, tutaj wskoczę. Dobra, teraz tak, tutaj przejdziemy boczkiem, tutaj ładnie, słuchajcie, pięknie. Tutaj, słuchajcie, boczkiem, dobra. Tutaj tak, okej, okay, tutaj znowu tak i tak. O kurde, ale tutaj są, słuchajcie, jaja. No dobra, tutaj to akurat mi pomogło trochę, powiem szczerze. Tutaj uciekamy, tutaj, nie, bo są TNT. O kurde, bomba mnie wyrzuciła do góry i przez to przeżyłem. Ej, zostałem sam z jednym typem w tym momencie. Ale patrzcie, co tu się dzieje. No dobra, zostałem zjedzony. Z kim zostałem? Zostałem z Prokidosek, słuchajcie, dobra. Nie wiem, ile on ma żyć, ja mam 2. Więc, słuchajcie, zobaczymy, może to się, słuchajcie, udać. To może być, słuchajcie, dobra arenka dla mnie. Może się okazać, że na przykład on ma jedno HP, słuchajcie, że jedno życie, no nie? Dobra, uciekam przed tym. Dobra, tutaj też uciekam, spoko. Jest chwila odpoczynku. Robię się, słuchajcie, na niewidzialność i znowu zaczynamy uciekać, znowu zaczynamy orać. Tu jest statek! Czekaj, co tu się dzieje? Ja nie wiedziałem, że tu może być statek! O, wow! No dobra, no to ta mapa jest, słuchajcie, totalnie porąbana. Patrzcie, gdzie my teraz jesteśmy, no nie? To jest akwarium z rekinem! Nice, dobra, uciekam tędy. No i zostałem zjedzony, ale wygrywam to w końcu! Widzowie, zrobiło nam się bardzo ciekawie, dlatego że pierwszą grę wygrały Kidosy, drugą grę wygrałem ja i teraz zobaczymy, kto wygra trzecią grę. Wziąłem skin Gargamela, ale tego już chodzącego, tego, słuchajcie, z łysą banią i wygląda to naprawdę, słuchajcie, potężnie. Dobra, lecę sobie, słuchajcie, tędy. Tutaj zobaczymy, słuchajcie, na Monopoli ja się czuję całkiem nieźle, więc jest chyba szansa, że to przejdę. Kurde bele, no zablokowało. Oczywiście musiało zablokować, prawda? No to lećmy tutaj. Yo, musimy poczekać, ale oni też muszą czekać, więc na jedno wychodzi. Tutaj, słuchajcie, są... Oj, uderzył mnie, chłopie! No dobra, umawialiśmy się, że możemy się klepać, no nie? Ale ja nie wiedziałem, że on będzie to robił, dlatego, słuchajcie, lecę tutaj. Okej, okay, parówczak, parówczak, weź ty tutaj, nie wychodź tak na prowadzenie. Nie podpalaj się, ziomek. Dobra, jestem pierwszy, słuchajcie, jestem pierwszy. Może mapeczkę, słuchajcie, Monopoli, uda mi się... Ty, ej, naprawdę... Naprawdę, słuchajcie, to jest nieprawdopodobny niefart, co się teraz stało. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, jadę na tą trampolinę. Tutaj przyspieszacz jeden, tutaj przyspieszacz drugi. Tutaj, słuchajcie, oczywiście trampoliniarz też wjeżdża. Dobra, kolejny trampoliniarz Jan. Tutaj, słuchajcie, emoteczka piłki. Przeskok tą właśnie piłeczką. Dobra, o nie, wybijaj ta... Nie, wróć, właśnie, dobrze. Okej, okay. I tutaj, słuchajcie, na to. Tutaj od razu na to. I czy to się, słuchajcie, uda wygrać z nimi? Powinno się udać wygrać. Dobra, mamy to, słuchajcie, wygrywam z nimi. Ale poczekam, słuchajcie, zobaczę, kiedy przyjdą. Jaka to będzie, słuchajcie, różnica czasowa. Ty, akurat Monopoly to nieźle ogarnąłem, bo patrzcie, miałem takie co najmniej 10 sekund przewagi. Natomiast jako drugą gierkę wziąłem specjalnie Burrito Bonanza, bo chciałbym, słuchajcie, zobaczyć, o ile oni będą szybsi ode mnie. O ile będą, no nie? Dlatego, że to jest zwykła, standardowa mapeczka, słuchajcie. I tutaj tak naprawdę, jak na gierki wyścigowe, to skill się, słuchajcie, dość mocno przydaje, mam wrażenie, serio. Ta mapka jest typowo, słuchajcie, skillowa. No nie! Nie w takim momencie, jestem na samym spawnie? O, wow. No to, słuchajcie, mamy giga niefart. Naprawdę giga niefart. Akurat teraz troszeczkę oddało, ale, słuchajcie, jedziemy. Już naprawdę musimy, słuchajcie, tutaj lecieć, bo zaraz będzie totalny przypał. Dawaj, szybciutko, szybciutko, po tych fryteczkach tutaj. Dobra, dawaj. Tutaj jest ta kolba kukurydzy. Dobra, jedziemy, słuchajcie, tutaj dalej. Dalej, szybciutko. No nie! No dobra, to ja się nie dziwię, że oni są lepsi. No słuchajcie, ja nie potrafię wyczuć tego momentu nawet, w którym momencie dobrze byłoby, słuchajcie, po prostu lecieć czy nie. Więc się zatrzymam tutaj, słuchajcie, zatrzymam się tutaj i teraz dopiero można lecieć, no nie? Więc dawaj, jedziemy. Przechodź tutaj, okej, okay, tutaj przejdę już tak standardowo, bo oni są już na samym końcu. Mocno, słuchajcie, no to są jednak oga... Ej, dobra, to akurat nie są już umiejętności, tylko po prostu nie fart, słuchajcie. Oni mają jakiegoś gigantycznego farta, że jakoś, no kurczę, że ich te piłki, słuchajcie, nie biją jakoś, no. A mnie, słuchajcie, trzepią strasznie. Dobra, przez...
Dobra, słuchajcie, przeszedłem dalej, ale naprawdę jest wstyd, słuchajcie. To jest taki wstyd teraz, co się tutaj dzieje, że to masakra. Oni se chillują po prostu, słuchajcie, na mecie, jak gdyby nigdy nic, nie? W ogóle jakby czekali na największego nuba na całym świecie. Dobra, masz tutaj spiąchy w takim razie i siemano, wbijam się na metę. A na finał celowo wybrałem Rush Hour, dlatego że to jest najbardziej bliźniacza mapka do tej The Other Side, do tej nowej, no nie? Widać podobieństwo, oczywiście jest to inaczej skonstruowane, ale podobieństwo widać. I chciałem sobie porównać, dlatego że ja dawno, słuchajcie, na niej nie grałem. Tutaj z tego, co widzę, słuchajcie, tylko porówka przeszedł. Nie wiem, czy to jest kwestia lagów, prawdopodobnie tak, dlatego że oni są naprawdę dobrzy. Ale jeżeli mieli lagi, no to wiadomo, że z tym po prostu, słuchajcie, nie wygrasz. Próbujmy, słuchajcie, pobić tutaj nasz jakiś rekord, no chociaż... Ja pamiętam, że tutaj nasz rekord to 10 minut, więc to może, słuchajcie, być delikatnie trudne, ale za to możemy, słuchajcie, teraz sobie pooglądać tego Gargamela. No musicie przyznać, najlepszy skin ze wszystkich chyba w Stumble Guys. Serio, nie było nigdy tak fajnego skina w Stumble Guys. Ja mówię to co update, ale no kurczę, on jest tak dopracowany, wiecie, ja nigdy nie byłem wielkim fanem smurfów, tak serio, no. O, każdy zna, każdy tam oglądał czy coś w tym stylu, no nie? Przynajmniej ludzie w moim wieku, no nie, jak się wychowywaliśmy. I nie byłem fanem smurfów, ale to jak tutaj zostało to zadbane o szczegóły, jak on dziwnie wygląda, to jest naprawdę super. On to chyba celowo oddał, co?